Tak, tam cyfrowy Dante to ładnie określił. To jest różowy Kucyko Najman. Zróbmy to, miał komplet. Mam nadzieję, że dostanę jakieś pieniążki. I tyle, będzie spokój. Co tam na priwa? Kagerus. Zbuduj to, bo jest łatwe i dobre. Co to za jakiś filmik na tubie? Boję się klikać, by nie wyskoczy jakiś ten. Ukar coś tam nudzi. A, to już stare. I tyle. Tak, w Hearthstone są większe mapy. Fajna karta to jest. Muszę chronić dzikie ostępy. Dobra. Na początek fajne. Więc plan jest taki. Dążymy do trzeciej rundy. Wychodzimy ze zwierzęciem. I raptorem. I zaczynamy fazę bicia po twarzy. To będzie przyjemne. Koleś jest spoko. To jest fajna talia. Kurde. W ogóle to widać, kurde, patrzysz na takiego gościa, widzisz takiego niga, jakiegoś orka z świecącą łapą. I to jest fajne, prawda? Takie ziomaleskie spojrzenie. A tutaj po prostu taki koleś. Okej, co to jest? Tracę 3 zdrowia, jak będzie mnie bił. Daję prowokację i koleś traci wszystko. Tylko, że może to sprzątnąć. Weź to. Weź to. A ty se uderz tym. Niech ci się polepszy. Ja nie mam zamiaru się prowokować, czy tam swoich kart jakoś wyrzucać. A, mogłem zabić tego w sumie. Ale mnie jeszcze z tym. Czy na jedno by wyszło w sumie. I robi się teraz fajna rzecz. Wchodzi pan od prowokacji. Wchodzi raptor. No i zobacz. Karta zaplecza nocnego. Tak, on ma fajną umiejętność. Ta też jest spoko. Tylko tu jest różnica, że do fajnej umiejętności są fajne taka. Co to będzie? Zamina w świnie. Okej. O, taki totem na przykład. Całkiem fajny. Ten baja. Czajcie. No i co ty. Boże, koleś nudzi. Co tam sobie. No nie da się nic nie zrobić. No. O, ale tu mamy ładne wejście. Jakby połączyć. Nie, weźmiemy tak. Ładne wejście. Zarżniemy świnie. I będziemy bić po łbie. To będzie dobre. Jeden strzał. To jest najzdrowsze. Lepiej nie dawać mu wyhodować armii tego syfu, bo są potem problemy z tym. Więc... bawimy się w pana kontrolkę. I to się potem jakoś zarżni, żeby to nie denerwowało. Idealny jest do niego ten i zobaczymy, co on zrobi. Czwarta wtóra. Tak, Gula mówi to, co już wiemy. Ja się dowiedziałem, że właśnie jest ta gra World of Warcraft, ta gra karciana, wydana 2 lata temu. Nudzące karty. Ale takie są też potrzebne. O, i ma takich mnóstwo nudzących. Problem. Ta karta, ten debil nie ma obszarówek. Jeden prowokacja. Może wejść bestia. Przepraszam, zielzor jakiś, coś takiego. Co to daje? Siła zaklęć plus 1. Przeżyje i będą problemy. A strzelę sobie jednego. Oni będą go musieli tak zmasakrować. I pewnie do tego będzie dążył sierota. Ale Anusz coś zrobi głupiego i będzie bił po twarzy, więc już pozbądźmy tych możliwości. A resztę niech czyni. Jest świnia, którą się zaraz błogosławi świętym świniobraniem i to będzie świnia, która będzie robiła tu już sieczkę. Będzie miał problemy. Będzie miał naprawdę problemy. 2 plus 2 to będzie. To zaraz padnie na przykład. Jest szczęśliwy, ale nie wie, co go czeka. 2 kryształy many. A jakby cię wyleczyć? Chyba cię będę leczył później.
No i rozpoczynamy fajne bicie. Strzelę sobie jednego. A Boże, tu mi tutaj jedzie smród. Tu mu... No. To miś. Zepsuł mi humor. Można by rzucić to i zabić to. Znaczy, jest sens. Można poświęcić super umiejętność Taunka. Zacinię ostępy. Teraz tylko jeden, tak? I taka sytuacja została. Jestem w dupy kartami. Jak zawsze, żeby to nie było, żeby to było dziwne, ale to jest po prostu taki permanentny stan. Przeciwnik to zawsze lepsze. Musimy oczyścić słoneczną skórę. Okres bojowy jest super. A ja dostaję krokoliszka. Plus zdąży ewoluować. Babka zabije, on zabije krokoliszka. Tak to widzimy. Czy wierzymy, że będzie lepiej? Nie. Zamień go sobie w kolejną owcę. Nie denerwuj mnie, człowieku. Czy warto kogoś zbić? Nie. Czy sam chcę grać po stałym deckiem? To prawda. Bo chcę go jakoś ogarnąć, co stać tego, tę świnia. To. Co? WTF po prostu. Widzisz takie karty? No, wygrzeb coś tam. To ci na nic nie było, durny pajacu. A nie, było, bo cię zje na świnia. Ja dostanę kwiatki teraz. Kwiatki twojej matki. Nie, jest, to dziwo. Hej, żelazny ogar, który akurat zginie. Masz, zjedz sobie. Om, nom, 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 nom. Tak, life support. Dokładnie, to system podtrzymywania życia. To jest tylko po to, że to jest taka talia do wynudzenia. On wie, że wygra. Mówię, to jest oglądanie po prostu kryminału, w którym wiadomo, kto zginie. Tak, no, albo kto zabije. Jest. Pij, uderz. Uderz. Teraz przyjdzie drugi. Możesz poddać. Widzicie, uderz mnie mocniej. Jest tutaj taka kolejna karta, żeby zagadać po prostu. Hej, patrz, krokoliszek. Widziałeś kiedyś krokoliszka? Zajebista karta. Patrz, to. Tutaj patrz, podtrzymywanie życia. Dziękuję. Chodź, idź. On tam dostał jakieś czołgi, lasery, bomba atomowa, jak kwiatki, różki, suplement diety. Tak, i w twarz. Bo mogę odejść w twarz, litość. Jest. Aż, oni już wszyscy mogą atakować. Tak, gwiazdy śmierci zagra. Jest. Takie humiliation, zabił. Totem i koń. Totem, który tam po prostu... Więc czy zdążyłem przeżyć? Halo? Przepraszam? Wszyscy mogą bić. Totemy będą bić, ludzie będą bić, zwierzęta będą bić. Jest. Mówię, po prostu mistrzostwa w tym podtrzymywaniu życia. A, nie mogę uderzyć. Nie łudzę się, że coś wyskoczy, jakiś Armagedon. Nawet co tam cię powiedzieć? No wszystko to jest to. Co tam? Czy masz szansę to przeżyć? Liczymy. A świnia, wyjąć! Nie można bardziej być upokorzonym. Grasz różowym kolesiem. Zrobił. Cokolwiek? Halo. Prowokacja. Jest! Hej, wreszcie prowokacja. Jedyna tutaj. Ej, ale ten deck to Blizzard skonstruował. To jest deck, który nie wiem. Żeby upokorzyć graczy. Chciałem zobaczyć, jak ktoś tym wygrywa. No jest, wszystkie są skompletowane. Że arenka.
Zrobię sobie to dzienne wyzwanie, które polega na tym, że tam trzeba dziennik zadań. Zwycięstwo maga lub szamana. To proste. I to będzie tyle z tych kart na dziś. Powiedzcie, buzi ciemno.